Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wysłuchajmy słów z ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugą stronę jeziora galilejskiego zwanego tyberiackim a szedł z nim wielki tłum, gdyż widziano znaki jakich dokonywał uzdrawiając chorych. Jezus wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Gdy jezus popatrzył dookoła i zobaczył, że przybywa do niego wielka rzesza ludzi, zapytał Filipa, gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ich nakarmić powiedział to, aby wystawić go na próbę, ponieważ wiedział, co ma robić. Filip mu odrzekł: chleba na dwieście denarów nie wystarczy, aby każdemu dać ka tylko kawałek. Wtedy odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby, ale cóż to jest dla tak wielu? Jezus polecił im, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym rosło dużo trawy. Usiedli więc, a liczba samych mężczyzn wynosiła około pięciu tysięcy. Jezus natomiast wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną, a następnie przekazał je siedzący. Podobnie postąpił z rybami, dał im tyle, ile kto chciał. Kiedy zaś nasycili się, powiedział uczniom, zbierzcie pozostałe resztki, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc okruchy z pięciu chlebów jęczmiennych i napełnili dwanaście koszy tym, co zostało po spożywających. Ludzie, którzy widzieli dokonany przez Jezusa znak, zaczęli mówić. On rzeczywiście jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus wiedząc, że ludzie mieli zamiar Go pochwycić i ustanowić Królem, oddalił się i sam znów udał się na górę. Słyszeliśmy w Ewangelii o wielkim cudzie rozmnożenia chleba, ale ciekawe w tej Ewangelii jest to, że Jezus wystawia swojego ucznia, swojego apostoła na próbę. Akurat apostoła Filipa. Można zapytać, dlaczego jego? Kiedy spojrzymy na Ewangelię, na to, jak Jezus powoływał apostołów, to Filip był tym, który do Chrystusa prowadził. On, zachwycony mistrzem, zachwycony tym, kogo spotkał, pobiegł do swojego przyjaciela, do Natanaela. I powiedział mu, że spotkaliśmy Mesjasza. Spotkaliśmy tego, na którego czekamy, o którym mówili prawo i prorocy. Czekamy na tego, na którego tak długo wyczekiwaliśmy, na którego czekali też nasi ojcowie. On prowadzi do Jezusa. Ale kiedy mija trochę czasu, Jezus na pewno to widział, był z apostołami długo, to Filip tak jakby zaczynał bardziej ufać sobie niż Chrystusowi. Bardziej odnosić do siebie niż do swojego pana. Bo kiedy Jezus pyta go, jak nakarmić tak wielki tłum, to widzimy, że On zaczyna siłę pokładać w tym, co posiadali, w dwustu denarach, które mieli. To nie było mało, ale to ostatecznie nie wystarczało. I w jakiś sposób Jezus wprowadza apostoła Filipa w pewne upokorzenie, po to, żeby złamać jego pychę. Bo to pycha sprawia, że cały czas pokładamy nadzieję w sobie, cały czas odnosimy wszystko do siebie nie zgadzamy się na, na porażkę, na upokorzenie, na to, żeby nasze siły były niewystarczające a Jezus pokazuje mu, że nie to, co on posiada, ale to, co posiada dziecko i składa w jego ręce wystarczy, żeby nakarmić tłumy. Dlatego wielokrotnie Jezus mówił przecież, żebyśmy stali się jak dzieci takie, które nie ufają swoim własnym siłom, siłom, ale nade wszystko ufają Chrystusowi jego mocy i jego łasce